Siema, gram sobie w dobrej kwestii krypty, zgramy dzisiaj challenge o nazwie Have to Heart, czy Have a Heart, jakoś tak, czyli nie mamy życia, życie nam nie wypada i będziemy je dostawać od czasu do czasu tylko. Jak nam szczęście pozwoli, bo mamy przedmiot wampira, więc wampir daje co ileś chwili po prostu życie. Nie mam pojęcia, czy na tym challenge'u mamy treasure roomy, do sprawdzenia, myślę. O, to sobie wybuchnie, why not. Nie mogę dostać serca, więc tam na spokojnie. Wiem o tym, pieniądze po prostu dostaję. Jak wypadają podwójne pieniądze, to znaczy, że to było serce. I tutaj dostałem serce właśnie w tym, w tej skrzyneczce. Tu jeszcze nie mogę wejść niestety. Mamy treasure roomy, okej. Okay. Czyli treasure roomy są na challenge'ach, w których albo nic nie mamy, jest jakieś utrudnienie, albo mamy jedną czy dwie rzeczy. Okej, okay, dobra, fajnie wiedzieć. Bo jak mamy na przykład cały skład rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, że o, wszystkie rzeczy od pająka czy od czegoś tam, to nigdy nie dostaniemy. Pół serce dostałem. Co to robi? Treasure mapper in the womb and corpse. Co ty gadasz? Idealnie. Biorę. O, to nie jest fajny przedmiot, ale wezmę. Nim po prostu trzeba umieć grać. To nie jest trudny przedmiot. Czasami potrafi zabić, ale trzeba umieć im grać po prostu. Trzeba wiedzieć, kiedy rzucić, a kiedy nie. Wiem, że treasure room będzie pod sklepem, ale... Super secret... Secret room zwykły, nie super secret room. Wiem o tym, ale nie idę tam. Bo nie może chyba secret room się trafić koło bossa, z tego co kojarzę. Zasadę. Zasadę nie będę sprawdzał, hehehehe. Ojciu, oj, ojciu. O, dawaj! Oj, serce mu wypadło i to jest dwa coiny. No biorę, no bo co mam zrobić, no. Pójdę sobie jeszcze... Sklep też w ogóle, chciałbym wam pokazać to, ale nie wiem, czy się trafi serce. Bo w sklepie też nie ma serc, są pieniądze, patrzcie, o. Dwa coiny za trzy coiny, myślę, że to good deal nawet. Dobra, bo ja bym chciał tutaj wybuchnąć. A nie mówiłem, że tu będzie? O, szkoda, że tak słabo. Karta strange. Strange. Idziemy na kolejne piętro. Musimy dojść tutaj do serca, więc nie będzie to dosyć krótki odcinek. Mam nadzieję, że nam się uda, bo pay to play to jest tragiczne. W ogóle właśnie, napiszcie mi w komentarzach, albo na Discordzie, nieważne. Oba czytam. Od czasu do czasu. Nie, no zawsze jak dostaję powiadomienie, to odczytuję. O, fajnie. To nieźle. Właśnie o tym mówiłem, że czasami ten bobsplay nie jest w stanie mnie trafić. O nie! Zastopowałem, nie zdążyłem się ruszyć. Dobra, trudno się mówi. Musiałem mieć troszeczkę króciutką przerwę. Miałem gank na pokój. Wiecie, o co chodzi. I właśnie, możecie mi powiedzieć, czy challenge o nazwie Pay to Play, który ogrywaliśmy i przegraliśmy, czy chcecie, żebym ograł jeszcze raz na odcinku, czy może wolicie, żebym po prostu poza odcinkiem, bo ten challenge się nic nie zmieni. Run może być inny, ale challenge będzie ten sam. D7. O, ciekawe, D7 jest. Użyć na tych, na kleszczach, to już w ogóle. Bo wtedy on wszystkie kleszcze pozamienia w coś innego i turbo trudny pokój zrobimy. Ja chcę to przetestować, ale najpierw cyk. Resetuje ich w pokoju. Serio? Restarts. O. Ja myślałem, że zamienia ich, reroluje. Źle przeczytałem. Ale i tak dostanę jedną nagrodę, więc nie ma różnicy. Zabiję ich 20 razy, ale dostanę jedną nagrodę. A, czyli jakbym użył w wyczyszczonym pokoju, to bym się z nimi jeszcze raz bił. To ma wykorzystanie nawet dobre, powiem szczerze, bo jakbyśmy poszli walczyć z... w pokoju, gdzie jest król, który na przykład zamienia wszystkich przeciwników w, nie wiem, baterie czy bomby. Znaczy zamienia. Że wypadają z nich zawsze bateria albo bomba. Bądź klucze, bądź cokolwiek innego. To jest naprawdę mega dobre, mega dobra rzecz. Bo wtedy drugi raz dostaniemy z nich rzeczy. Nagrodę dostaniemy jedną, ale z tych przeciwników wypadnie. Dwa razy. Serio? Obrywałem dwa razy na monstro? Jak ja na monstro przegram, to jestem tragedią życiową. O nie, mój przedmiot, moja korona! Najgorzej na świecie. A chciałem zobaczyć ten, treasure roomy w łąbie. O, jeszcze łyżkę dostałem. Ej, a mogę bossa zresetować? Ciekawe. Nie chcę się z nim bić, bo nie mam nic. Dostałem kostkę i łyżkę, okej? Okay? To nie są dobre przedmioty. To w ogóle nie są dobre przedmioty. Na szczęście mam... O, tutaj nie działa. Na szczęście... Serio, Sissy Longlegs dostałem. Jakiś pająk, który zachodzi koło mnie. Chyba spawnuje pająki. O, właśnie. Oj. Przydałoby mi się szczęście, żeby się dużo leczyć z zabijania. I właśnie, a propos monstro... No ja nie pokonałbym tego monstro, dostałem łyżkę i kostkę. Ja bym się po prostu przegrał na nim. O, a ty wybuchniesz, prawda? Ty zawsze wybuchasz. A nie mówiłem, że wybuchnie. Oj, do bomby? Oj, dwie bomby mam. Parararararam. O właśnie, i możemy na przykład tamten pokój zresetować, zobaczyć, czy się znowu zrespi champion, który da mi bombę. Sprawdźmy. Nie. Championy nie muszą się respić. Ale mogę się wyleczyć dzięki... Ej, to jest dobry przedmiot na nim, przecież... Na pokoju, gdzie jest dużo przeciwników, na przykład jak na tym, że on się rozpada i muszę go zabić ileś razy. Oj. Can be used to get multiple room, clear rewards from a single room. Ale jest napisane, że dostanę nagrodę z jednego pokoju, z takiego pojedynczego pokoju. A użyłem i dostałem drugą nagrodę. Może, nie wiem, źle tłumaczę to. A może tak być nawet. Czemu się... Sissy Longlegs, to powoduje, że on się zakochował, nie? Nie wiem, co tu się dzieje. O, znowu Gurlinsy, już z wami się walczyłem, panowie. A, użyję sobie, bo... Czemu by nie? Będzie szybciej. Dobra, już się do mnie stresuj. W ogóle dzisiaj, przed odcinkiem, napisało do mnie studio. Znaczy, przez taką stronę specjalną, wiecie, dla twórców. Napisało do mnie studio, że jest taka i taka gra, nowa. Tylko jest w wersji demo, czy chciałbyś ją przetestować na Steamie, sobie weź zapisz. I tak sobie myślę, że nawet jak mi się spodoba, to może poproszę o kluczyk i jakiś odcinek z niej pyknąć można by było. Ja bym wziął te rzeczy, bo mi potrzebny jest ten. Potrzebuję miejsca na Soul Hearty. I tak biorę kostkę. Ciekawszy przedmiot. Na dół. W tym challenge w ogóle bardzo dobrze jest iść na Devil Deal, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, jeżeli ktoś powie, że nie, lepiej iść na Devil Deal, bo to ciekawsze. To może ma rację, ale nie. Jak mam tyle życia, to Devil Deal to jest jedyny pomysł.
O, pieniądz. Dostałem pieniądz. Mam dużo pieniądzów. Znaczy na tym challenge mega dużo będę miał pieniądzów, jakby nie patrzeć, bo... A, bo. Zamiast serca dostaję pieniądze, prawda? Piątka. O, ten pokój mi się podoba. Mam 40 coinów. Chyba jakiś sklep przydałby się zahaczyć. Leciutko. A, tylko leciutko. Nienawidzę tego przeciwnika, bo on beznadziejnie strzela. Klucz. Teraz możemy zahaczyć o sklep. Witaj, przyjacielu. Tu chyba jeszcze będą larwy, coś mi się wydaje. A może nie? Nie? Serio? A było tak... Nie wiem, tak dziwnie ziemia podskoczyła, jakby miała larwa mnie atakować. A może mi się... O, atme zadziałało. Ten ząb na sznurku czy na czymś. O nie, mój devil deal przepadł. Właśnie sobie zdałem sprawę. Ała! Czemu mnie bijesz? Nie bij mnie! Ała! Ile razy obrwałem na jednym przeciwniku? Zgin. W ogóle muszę się przyznać, że u mnie w mieście zaczęli budować, nie wiem czy to można nazwać budowaniem, zaczęli tworzyć w jakimś tam budynku Cinema City. Nie wiem, czy mi to jest potrzebne, ale taka informacja, jakby ktoś chciał wiedzieć, to... Nie wiem, po co ta informacja by komu była, ale może komuś się akurat przydaj. Będzie spełniony życiowo. O, ma Cinema City, to niech pójdzie na to i na to. Idę do sklepu. Wiem, że nie dostanę życia, ale może jakiś Soul Heart, maybe. O, fajnie by było. Ten przez CC Long Legs przyleciał. O, ale fajnie, pokój. Ale przyjemnie, tu sobie wybuchnę. 5 coinów, dobra, szybki restart. Dajcie mi coś ciekawego, smelter. A to, czekajcie, konsumuję, a trinkety łyka, no tak, zapomniałem o tym. Czekajcie, sobie przybliżę mikrofon, bo się trochę położyłem na fotelu, żeby było wygodniej mi. Dreamcatcher nie jest fajny, znaczy nie jest przydatny na tym challenge'u przynajmniej. More option? Okej. Okay. Za trójkę muszę jeszcze coś dostać. O, Piggy. Tu mamy kartę za 3, nie chcę. Dobra, wybuchniemy maszynę. Bogobomsy, albo ta świeczka, myślę, że świeczkę bym wziął. Nie wiem, czy wziąć kostkę, czy może bogobomsy. To wszystkie po prostu bomby mi dubluje. Dobra, biorę świeczkę, chociaż... Nie wiem, ta kostka była fajna, nawet fajnie mi się nie grała, ale... Świeczka przynajmniej bije coś. Mam jakiś damage, bo póki co nie wiem, mam palec, mam... zwiększony damage oczywiście od wampira i to jest tyle. Co najwyżej. Przy okazji, jakby ktoś chciał, to tutaj ma kod do naszej giereczki. Fajne jest to, że większość tych kostek... Co ja mówię? Większość tych... Większość tych świeczek się ładuje na walce po prostu. To jest bardzo przyjemne, bo są wtedy mega potężne. Oj, siup. Siup. Nie żyjesz. Jeszcze mnie wyleczył? Aaaa! Co ty to robisz w ogóle? Jak mi od pleców chciał zajść? To za chami prostak. Dobra, na dół, let's go. Mamy black karta. Sorry, czasami się emocjonuję black kartami, które są przydatne zwyczajnie. Wow, nie zabiłem go. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Ty też chodź tutaj. A champion, zapraszam. Wow. Taki black karcik byłby fajny, ale obrywałem. I nie obrywałem od przeciwnika, obrywałem od kamienia strzelającego w randomowe strony. Gdzie jest ten ostatni? Tu jest. Jak zrobię w ogóle kółko na mapie? Ale mnie strzelił! Ja ci kręcę, straciłem mojego Black Hearta, teraz mi smutno. I smutno mi jest. Serio, to ognisko tak mało bije? Tragedia. Oj, zostaw mnie! Zostaw mnie! Oj, dwie skrzynki mi przepadły najgorzej na świecie! O! A tak, bo palec może kupy niszczyć też, zapomniałem o tym. HP up razy 12 tysięcy. A po co mi ten HP up jeszcze spowolnienie? Ale to też mi jest niepotrzebne, to klepsydra. Klepsydra w zasadzie tragiczna, to mamy kamień z X-em. Kamień z X-em. Nie chcę chyba tych żyć. Chociaż mnie wyleczą, ale nie chcę. Jak już to chyba to bym sobie wziął. Biorę świeczkę. Par ostatkiem piękny rejs. Oj, dużo was tutaj. Oj, chciałem uniknąć się ataków, a i tak wpadłem, nieco za różnicę. Tak, to nie, gdzie będzie boss? Boss może być tutaj z lewej. No nie ma tutaj z lewej jednak. Siup. Nie lubię tego kamienia, bo ciężko mi jest wyczuć w tą stronę strzelać, co wpadam prawie w ten pocisk. Ale boss może być tutaj. Oj, nawet może. Oj, nawet bez kitu może. Pipciu, pan ci baba. Siup. O, szkoda, bomba. Dzień dobry, mega mał. O, porwałem. O, ja cię kręcę, ale to było niebezpieczne. O, jestem obsrany. Nie chcę zginąć po prostu. Oj, nie dawałem, więc... Gdzie mój devil deal? Serio, straciłem damage! Miałem nadzieję, że stracę życie. Najgorsza ta strzykawka nigdy nie jest po mojej stronie. Najgorsza strzykawka świata. No jeszcze mam klątwę. A, idź pan w... Normalnie nie powiem co, bo brzydko będzie. Oj, pozjadałem was przynajmniej. Au, oj, straciłem devil deala znowu. Gdzie są reszta? Dzień dobry, proszę pana, ja tutaj tylko przejściowo. Papa! Cyk, dzień dobry. O, Sleep Riba albo Ecoli. Wezmę to, czasami mnie ochroni nawet jakoś. A tamto? Więcej championów, tak, przydałoby mi się to. Lubię. O nie, serio, akurat jak cię strzeliłem, to ty musisz skoczyć. Ale z ciebie grubol najgorszy. O, ten zginął, widzisz? Ten mógł, a ty nie mogłeś. O, to w środku jest, ten niefajny. Ciekawy jestem, czy na przykład tak respią właśnie pająki czy muchy? Czy one też się zaliczają jako mojego killa, żeby się wyleczyć? Nie wiem, nie mam pojęcia, do sprawdzenia. Ja cię kręcę, jaki przeciwnik w ogóle. Ja cię kręcę. Niebezpiecznie się tutaj czuję. O, kubka. Ja bym to...
klucz za kamień z X. Czy ja to zepsuję go? Nie, nie zepsuję go. Kamień z X-em to kamień z X-em, okej. Okay. O, tak, bomba odzyskana, jeszcze dostałem sol, hurt. Siamo, szo. Samo cię strać, byczku dziku. Oj, skoczył na mnie na głowę. Mam 36% szansy na Devil Deala i fajnie. Fajnie by było, jakby się udało. Chociaż troszeczkę. Siupa! Nie skacz. Przyjacielu. Przyjacielu. Dobra, to jest mega łatwy bossik ogólnie. Obrywałem na nim drugi raz. Jaka tragedia ze mnie. Aj, aj, aj. No i serio, laczki dostałem. Dobra, klucze dostałem przynajmniej. Tak, mam stąd kość wziąłem z tego piętra. Idziemy na kolejne. Na kolejne. Idziemy piętrze. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Fajny pokój ogólnie, powiem wam szczerze. A, zdążyłem. Jakie szczęście. Totalne szczęście tutaj było już teraz. O, jeszcze pieniądze. O, ja cię kręcę. I znowu walczę z nim. Czemu z tobą muszę walczyć tak dużo razy? Chciałem go ogniskiem jakoś fajnie uderzyć, ale jakoś tak zaczął mnie speedrunować to, nie wiem. O, się tutaj larwy. To ognisko mega dużo bije, jest bardzo przydatne. O, jak ja się jestem obsrany na walce z czubym. Chciałbym przejść ten challenge, mam dużo życia, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy jeszcze. Pytanie, co dostanę z... O, fajny klucz. Pytanie, co dostanę z treasure roomu tak naprawdę. O, ja cię kręcę, ale was tu będzie dużo. Oczywiście, jak trafię. O, to czemu wszyscy zginęliście? O, porwałem! Ale najgorzej na świecie, w ogóle nie mam damage'a, tam muszę tylko świeczką bić. Póki nie dostanę, damagę. Damagę z 3.08, jaka tragedia życiowa. Witajcie panowie. Oj, niechcący was chyba trafiłem. Prawie. W ogóle czemu skoczył na mnie, skoro był zakochany? O! Zdążyłem. Nie jest źle. Oj, solo hurt. A, to nieźle. Zawsze oberwę idąc po tego solo harta jednego. Matulu, słyszałem cię. Słyszałem twoją łapę. Oj, jacie, mam tak mało damage'a, że nie mogę tej ręki zabić nawet. Jestem ten. Byłbym głupi, jakbym nie wziął Cricket's Head. Chociaż powiem szczerze, że Psyfly też bardzo mocny przedmiot, nie? Niweluje ataki, niweluje. Atakuje ataki przeciwników, bo on tam je niszczy sobą. Więc no, mega mocne. Pieniądze. To oni. Nie żyjesz. Nie wiem, czy przypadkiem ten przeciwnik nie potrafi się wyleczyć. Chyba potrafi, nie wiem, nie jestem pewna dokładnie. O, palec go bije w ogóle przez maskę. Aha, ale czadzie. O, wyleczyłem się. Dobra, czempion. Aha, łatwo z tobą, czempionie. Tak się czempion jak z... koziego rogu masło. Czy jakoś tak to leciało? O nie, w ogóle wydaje mi się, że ten palec ma teraz większy damage od mojego. Co jest smutne? Mam 30 coinów i mamy... mam z boxa albo magic beznadziejność. Znaczy, mogę zabić. O, dwa coiny jeszcze dodatkowo. Idę stąd. Tu jest boss, 100%, jestem pewny. O, ale was sami siebie tam pozjadali. Nic nie zdążyłem zrobić, oni tam już nie żyli wszyscy. No weź, no panowie. Panowie, no! Panowie, mam 100% szans na Devil Deala. Ja chcę dostać tego Devil Deala. Ja nie dostanę go, teraz walka z matką chyba. Ta walka z matką. No to wezmę sobie. Dzień dobry. Dobra, będziemy tą nogę tłukli po prostu. A! Niefajny przeciwnik. Mega niefajny. Dobra, życie jej ładnie schodzi, tylko muszę dać się nie trafić, co jest problematyczne, bo wszystko we mnie tu strzela. A! Jestem obsrany jak 150. Ja bym chciał dostać Devil Deala. O, matka! 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 Z córką! O, wyleczyła mnie! Ty chemie! No nie, no... tak blisko i tak daleko. Co dostałem? Beznadziejnie. Toxic Shock. No, nawet Liv i Dr. Fitus. Doktora Fitusa wziąć nawet bym chciał, ale nie mam karty, więc nie chyba. Chyba nie, chyba nie chcę. W ogóle jeszcze dwa piętra i mamy matkę pokonaną na spokojnie. Easy peasy, lemon squeezy. O, piórko. A co mi daje piórko? Plus 5, pół damage'a? Serio? Ej, faktycznie, no, mnie do 80 damage'a aż. Dobra. Siema, Gurglings, samo się zwiadzi, bracie. Bracie, bracie. Ostatnio w ogóle mam jakąś taką fazę na oglądanie bajek Disneya. I wczoraj sobie obejrzałem, ponownie. Kiedyś oglądałem Coco, obejrzałem sobie i nie ma mocnej dwójkę. I obejrzałem jeszcze, w głowie się nie mieści. Tak, po prostu z nudów. Nie wiem, nie wiem dlaczego w zasadzie to oglądałem. Stwierdziłem się, nie, ostatnio mam taki problem, że nawet nic nie mogę znaleźć ciekawego do oglądania. Ani na Netflixie, ani na żadnym Disneyu, na Amazonie, nic, po prostu wszędzie jest słabo. Jedynie na Amazonie to sobie zacząłem oglądać The Boys i nawet spoko. Na Netflixie znowu zacząłem oglądać Z Nation, ale to już chyba mówiłem nawet wam. I nie wiem, czy miałem jeszcze jakiś taki ciekawszy serial czy film oglądałem. Nie, chyba nie. Nic na razie nie puszczałem ciekawego, a przynajmniej ciekawego dla mnie. Oj, niefajny przeciwnik. Oj, niefajny przeciwnik, o tym zapomniałem. Siupa! Nie trafiłem! Nie trafiłem ogniskiem! Nie! Raczej w tą stronę. Wydaje mi się, że w tam dół raczej nie pójdzie. To jest kamień z X-em, widzicie? Już człowiek po jakimś czasie ma wyczulone kamienie z X-em wszystkie. Potem mi te pieniądze. Gdybym miał chociaż boosta z pieniędzy, ale nie mam. Mam... O, nie, fajny pokój. Czyli jednak tam było, o proszę bardzo. Tak sobie was strzela. Wszystkich naraz bijemy. Dobra, tych ubijmy, tych pluniemy. Ogniskiem! No, od kupy się odbił. Dobra, Justice mamy.
Jeszcze jedno zostanie. Dobra, użyjmy sobie. Weźmy tak, cyk. Oh yeah. Pyk, otwórz. Dobrze. Justice. O tak, więc ten serce, po co mi? Po co mi te serce? Jednak w tą stronę, o dziwo, mogę mieć od razu. Ale byłem prawie pewny, że raczej nie będzie z tej. Więcej damage dostanę. Ej, nie dostałem mniej damage, dostałem 1,22. A to mi dało pół damage. Czyli mam, teraz mam 9,90, a teraz mam... A, nie, dostałem więcej damage. 9,90, a potem mam... Bo tutaj tracę aż 3. A tu mam 8,68. O, no jest różnica. Jest różnica. No to jasne, że wezmę Kurthorn. No to jest najpotężniejszy trinket świata. Poza jeszcze... Jak ten trinket się nazywa? Mój ulubiony trinket... nie pamiętam. Cancer. Tak. Sensor, cancer. Jak zwał, tak zwał. Bardzo przyjemny trinket. W ogóle mieć Kurthorny i cancer, sensor, czy jakkolwiek to się nazywa. To jest najpotężniejsze combo w całej grze. Lepiej być po prostu nie może. Bo nie dość, że szybko strzelamy. Plus chyba jeden czy dwa aż tego. Piersów. To jeszcze bijemy. Plus dwa teenage'a. Zarobiste combo. Daddy Longleg. Nie, to jest akurat triachnofobia, czy jakoś tak. Lęk przed pająkami. Arachnofobia. Możliwe. Nie pamiętam dokładnie. Siup. O, nie trafiłem cię. Przykro mi. On ma w ogóle trzy nogi tylko, jak widać, ten pająk. O, tirsy. Jeszcze o dziwo, nie mam maksymalnych tirsów. Mam 3,70 dopiero. To jest bardzo mało. Nie oszukujmy się. Ostatnie piętro i mamy serce. Do serca dojdzie i wygraliśmy gierkę. Golden Key. Daje mi tyle, co nic. Niestety. W ogóle... Kiedyś myślałem, że Cricket's Head to jest mnożnik na damage, ale teraz mam wrażenie, że on nie mnożuje mi damage. A nie, dostaję plus 3 damage z tego, prawda? Plus 3 damage, a dodaję 2. Czyli tak, daję, plus 50% mam damage'a, okej. Okay. Ten jak daleko poleciał. Się odbił od czegoś, nie wiadomo czego nawet. Czyli jest mnożnikiem na damage. Jestem ciekawy dokładnie, jaki trinket, jaki przedmiot, bądź trinket, nieważne, jest największym mnożnikiem na damage w całej grze. Na razie wydaje mi się, że chyba Secret Heart, bo on daje plus 100 parę procent. Nie wiem, czy 100 czy 100 parę. Ale tak czy inaczej, jest chyba najmocniejszym, z których znam. Chyba, że jest jakiś, którego nie znam. O, tak może być. To by dałbym pieniądze nawet. Oj, odbiło mi się. Breakfast. Dobra, wezmę, wylecimy całkowicie już. A nie, dało mi życie po prostu. Szkoda. To by dałbym klucze. Może za 7 kluczy mi coś da fajnego. Dał mi skrzynkę. Mam 2 z szczęścia, więc no nie wiem, czy mi coś da ciekawego. O, dam dzięki. Jest klucz. Idealny. Daj mi coś jeszcze. O, nie dał mi już nic. Idę stąd. Niefajny pokój. Bardzo niefajny. Idę stąd. Dobra, teraz tylko dojść do serca matki i tyle będzie. No nie, no serce jest mega łatwe do pokonania. Ile razy już pokonywaliśmy serce? Milion razy. Mógłbym dostać też faceta od bomb, to też by było spoko. Solo hard. W ogóle trafiło mi się jedno, tylko jedno. Na szczęście tylko jedno zdobyłem, bo reszta przepadła mi jakoś randomowo. Dostałem tylko jeden devil deal, co mi smutno jest bardzo. Bo tyle życia mógłbym, tyle fajnych rzeczy dostać, a tutaj takie. O, fajnie. Zapomniałem, że zawsze się respię na dole. Randomowo tak se strzeliłem w dół. Nie wiem, brak mózgu czasami tak działa. Pluj na nią tym ogniskiem! O, ty nie umierasz. Znaczy, umarłeś od palca. Ten palc bije w ogóle chyba 10% damage, ale bardzo szybko. 10% mojego damage'a. Ale nigdy nie wiem, w którą stronę, już nie mam pojęcia nigdy. No i cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku, no i trzymaj się!